No ja, kamera gdzie, nie? Dobre ssanie. Nie szkoda mi tych Ukraińców, kobiet i dzieci, nie? Ale to... Mordowane są niewinne osoby, wiesz? Tych, nie, no zgadza się, tylko pytanie... bo u nas też na przykład, jakby to powiedzieć, no tak, tam giną od broni, ale to też nie jest tak na masową skalę, bo tam ludzie, nawet w tych terenach bliskich frontowi, oni też żyją normalnie. Jak były walki w Kijowie, moja koleżanka ma przyjaciółkę, która mieszka w Kijowie, ona mówi, no słyszy te wybuchy i tak dalej. Słyszałem też, no, w Kijowie. Ale normalnie żyją, nie? Ale żyją normalnie. No. Część Kijowa jest zniszczona, wiadomo, nie? Na pewno jakaś część cywili... Ale część normalnie funkcjonują tam. Część cywili zginie niepotrzebnie, no ale... Za wiele nie możemy zrobić. No tak, no wiadomo, nie możemy tylko mówić. Odezwij się, Robert, na Wałbrzyskie Morsy, to tam może jakieś zdjęcia od nas byli dostał. Pewnie będzie w filmie, ja zmontuję, coś tam dodam. Wałbrzyskie Morsy, ja pamiętam, Wałbrzyskie Morsy. Bo tam jest na Facebooku, nie? Co, nie, fajnie, bo mój brat tak samo się bawi w to morsowanie, wiesz? To nie jest zabawa, to jest... Zajmuje się tym. Znaczy, zajmuje się, bawi, no, lubi to, nie? Styl życia. Jego żona tak samo, bo to jest jakiś sport. No właśnie, a moja żona tego nie robi, nie chodzi w góry, więc dlatego mam ze swoją też. On też lubi takie właśnie. Trzeba to razem robić po prostu. Tak, to też jest raźnie, nie? To nie chodzi o razie, w życiu trzeba rzeczy robić razem, a nie tak, osobno. Nie osobno. No to prędzej się później da. To tak samo jak my jeździmy motocyklem po Europie trochę. Tak dokładnie. Samo razem jeździmy. Dokładnie. Nie? Czasami jeżdżę z ekipą, sami faceci jadą, nie? No wiadomo, to jest kultura. Też wiadomo, nie? Czasami człowiek musi być z facetami, nie? Musi być grupę swoją. Tak. Ja wolę kobiety, ale też mam kolegów z tej branży. No. I raczej, ale też jeździmy razem dużo, nie? No tak. Po Europie tak samo. Do Albanii właśnie się wybieram, do Albanii, wiesz, w tym roku. Też z bratem chcemy jeździć. No, na razie mamy takie ten, ale nie będziemy się nauczyć. No, w życiu jest ale... Iza, ja zrobię Iza dysk. I sobie wybierzesz tam, powrzucę zdjęcia te, co tam będziesz chciał. Tak? Ja ci przerzucę wszystkie te, co mam do ciebie, ale ci na WhatsAppa wyślę. Bo ja coś na tym dysku nie mogłam wziąć. Dobra? Okay. Wszystkie ci później prześlę, gdybyś go mam. Powiadam, może jeszcze mamy chwilę. Robert, to napisz wiadomości na Wałbrzyskie Morsy, to ci poprzesyłam zdjęcia, na których będziesz, bo mi dziewczyny powysyłają. Dobra. Ja mam tu jeszcze jedną reklamówkę na śmieci. No dobrze, to zbieramy, to zbieramy. Bo zobacz, tam są jakieś... Mówiłaś, że jedno piwko zostało. No właśnie, że to jedno piwko. A bo ja idę po łyżkę, jak mam na pewno. Tutaj. Tu masz wodę jeszcze, tu masz... Tak, wodę, ja to chodzę. Piękny, bardzo spokojnie. A ten raczej żółty... Po drodze jeszcze, o zobacz, tam u góry jest. Pośmieć, jak dużo mogę zabrać. Daj mi kocha. Zabierz mi tyle, ile się da po prostu. Może pomóż wam coś wziąć. Nie. Jakbyście chcieli, to może wam pomóc. Nie, my tu, Robert, już od lat sobie działamy, także... Miło było poznać, wszystkiego dobrego. Wzajemnie, wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Powodzenia, bezpiecznej jazdy. Trzymaj się. Uważajcie na siebie też. Wiadomo, wszystkiego dobrego. Dużo. Wzajemnie. Miło mi łączyć, dobrego? Co, Gosia? Polanka, będzie Natalia. A mój kocham, to zaraz się kuje. Tutaj, jak się mówi... Takie spontaniczne są najlepsze właśnie takie spotkania. No tak. Dzięki za pomysły i tak dalej, za... To wierz mi, my mamy takich spotkań mnóstwo. Prawie za każdym razem się spotykamy. To są moje klimaty, lubię coś takiego, wiesz? Lubię Przewodnik? Jak jest za dużo coś umówione, to nie wychodzi. No różnie z tym jest, ale wiadomo, że lokalni ludzie więcej powiedzą ci o tych atrakcjach lokalnych niż przewodniki nawet.
Bardziej, wiadomo, że trzeba planować. Nie? Każdy tam no na przykład budżet na wyjazd trzeba planować. Oj tak, trzeba. Meliu, znalazłeś ten telefon drugi? Tak, znalazłem. Dobrze. Dziękuję, że się martwisz. Proszę bardzo. Pytała się, bo chciała już szukać, żeby się... To...